No i witam wszystkich w Alkaline, Dancing in the Golden Sun. To chyba już będzie czwarta mapa, w jaką gramy w zestawie Alkaline. Skrót otwarty. Skończyliśmy tutaj przy tym przycisku właśnie na tej platformie i przy złotym kluczu, do którego nie mogę się dostać. Za to mogę zebrać tą amunicję. Mam w ten sposób mam 100 szeli maksymalnie. Otworzyłem sobie skrót, tym skrótem wyjechałem znowu na górę, tylko że na górze nic tutaj nie mam ciekawego. Gwoździe uzupełniłem. I jeszcze gwoździe uzupełniłem. No i co dalej? O, dookoła tutaj mogłem przejść. Tak, to jest ten. Przejście jak w tym serialu o Obi-Wanie Kenobim. I znalazłem sekret. Znowu płytka obwodu drukowanego. Fajnie. Nie wiedziałem tego, że wcześniej, że tutaj jest dziura. O. Proszę zjechać na dół. Nie zjedzie? Teraz. Manie, Secret Hunter jestem. To się nie rozwala. Tu jest kolejna płytka. Czy ja mam rakietnicę? Mam granatnik. Czy ja chcę poświęcać zdrowie? Chcę. Oczywiście, że chcę. Zawsze chcę. Tylko zawsze mi ciężko wymierzyć, kiedy ten granat wybuchnie. Oj, to się może nie udać. No. To trzeba skoczyć w momencie, kiedy on ma wybuchnąć już. No teraz to w ogóle źle strzeliłem. Za wcześnie. Za wcześnie. Za wcześnie. Kurde, no nie udało się, pomimo tego, że było w zasadzie dobrze. Możliwe, że granatem tego nie zrobię. A po prostu tam się chyba najprawdopodobniej trzeba dostać w jakiś zupełnie inny sposób. Albo wrócę tutaj z rakietnicą. To wyłączyłem do sery? Nie. One more to go jest. Jeszcze chyba z tej strony trzeba jakoś. Tak. Grubsza akcja się chyba zaczęła teraz. Au, co do mnie strzeliło tak mocno? Chodź. Gdzieś są wrogowie tutaj blisko, ale nie widzę ich. Beczka, pomyliłem ją z elementem tła. Kolejno. No dobrze, że się te beczki maskują. Na tle tych wszystkich tutaj dekoracji metalowych, metalowo-żelaznych. To jest wciąż wyłączone. Chociaż lifts off, już lifts powinny być on, nie? Co? A to jest off akurat. I kolejny grubas, ponieważ tutaj pewnie były lasery wcześniej. Nie był zabroniony dostęp. O, jak mi przykro. Jumps on. Jump pads activated.
Quad damage! To jej granatem! Z tyłu jeszcze! Chamstwo! Komu jeszcze obdzielić kłoda? Kończy się niestety. No akcyjka tutaj była, ale znowu, z racji tego, że to się w zasadzie wszystko działo na pojedyncie pośrednie, to było łatwo dosyć sobie z tym poradzić. Nie! Logo. Alkaline. Dynda nóżkami jak upada. No dobra, z tych jumpadów to trzeba umiejętnie korzystać. Przynajmniej tyle już wiem. Czyli co? Na przykład tak. Tam jest coś, co jest wyłączone dalej. Ale tutaj jeszcze mnie nie było. O dziwo. A właściwie byłem, tylko nie wszedłem po te rakiety. No to teraz muszę wymyślić, co dalej. Skoro jumpady są już aktywne. To był początek mapy, nie? Teraz mi się przypomniało. Dobra, wybiłem się na górę. A tym jumppadem w takim razie wybijam się tutaj na górę. Fantastycznie. Posłałem mu parę granatów lobem i się złożył. Gate locked. No to teraz jest gate open. To jest już zamknięte. Ja bym sobie jeszcze tutaj jakichś sekretów poszukał na górze najpierw. O, chociażby takiej broni. Póki nie atakują tyłu, to jest łatwo. Bo zaraz mi się amunicja skończy. To znaczy, że muszę tą broń wziąć koniecznie. Ale mnie przegrzał! Jeszcze się teleportował za mną koleś. Niesamowite. A to oznacza, że tamto zwierzątko, które spadło nam wtedy do dziury, właśnie, bo skoczyło na mnie i spadło na dół, to też się musiało teleportować właśnie na spawna i sobie biegało radośnie po tamtym piętrze niższym. Robot. O, gwoździe tu są, ale nie będę po niej spadał, póki co. Jestem ciekaw, czy jakieś inne sekrety może? W takich miejscach mogą być. Nie, nie, nie chcę spadać. Dobra. To jest przyczyna złota, kluczkarta i srebrna. Rozstrzelanie. Kolejna brama otwarta. O, rakietnica jest. O, właśnie. Miałem z rakietnicą wrócić. Tylko nie mogę wszystkich rakiet teraz wystrzelać. Oh.
celny jest ten gościu. W każdym razie otworzyłem klucze, więc chyba teraz już tutaj na górze póki co nie mam nic do robienia. Dlatego właśnie też między innymi mogę zejść sobie na dół. Ale chciałbym wrócić do tamtego miejsca właśnie, gdzie się wtedy nie mogłem pod tą płytkę dostać. Tylko jak tam kurde dojść wydajnie? Gdzie to było? Chyba tutaj. No muszę poczekać aż to... Zjedzie na dół. To nie jest ta winda, prawda? To nic. Najlepiej zjechać na dół mimo wszystko i tą drugą windą pojechać do góry. A przy okazji mogę klucz zebrać. Tylko pewnie będzie walka. Po tym. No a jak żeby inaczej? Muszę rakietami. I zabrali mi za dużo zdrowia, obawiam się. O, niedobrze. Z takim zdrowiem to ja już nie wykonam rocket jumpa, niestety, dlatego jeżeli nie znajdę jakichś apteczek, to jedyne co będę mógł tam zrobić, żeby zdobyć tą klucz kartę, to ocheatować, no, nie chciałem cheatować. Może uda mi się jakąś apteczkę znaleźć. O, właśnie, tak. Jest jedna. Dobra, czy 49 zdrowia i 62 pancerza wystarczy mi, żeby się wybić do góry? Sprawdźmy. Tak, wystarcza, tylko trzeba to zrobić mądrze. Trzeba to zrobić umiejętnie. Udało się. Czy ja mogłem tutaj jakoś inaczej się dostać? Na pewno mogłem. Nawet nie wiem jak. No. 8 punktów zdrowia. Tam jest apteczka. Jak się do niej dostać? Chyba z góry jeszcze. Zostałem zabity. Jeszcze raz. Zaliczymy sekret. I spadamy tutaj, bo tutaj umożliwia mi nie tracenie zdrowia, tak? O. Teraz muszę znowu złotą znaleźć. Ktoś tu chodzi. Tak poza tym. Słychać go. Nie dość, że ktoś tu chodzi, to jeszcze lata, co tu i lata. Zrobiło się trudno. Najpierw latacę rozwalimy. Okej. Okay. O, amunicja do rakietnicy. A mam jej tak dużo, że w sumie nie opłaca się chyba. Skakanie po nią specjalnie. Tam jest robot. Ale mnie zaskoczył. Przestraszył mnie. 2 punkty zdrowia. Ale widziałem apteczkę. 27. Wspaniale. Mam większą szansę na sukces teraz.
O, 52. O, 67. O, gwoździe. Może tam doskoczę, co? Nic się nie stało. Ale nic się nie stało. Ktoś tu jeszcze strzelał do mnie, chyba. No, atakują z każdej strony. Nie chcąco granat puściłem. Wybrałem się granatnik. Na górze są jeszcze chyba. Jakiś element wertykalności został wprowadzony. Ale też taki... minimalnie, nie? Jak na taką mapę, która się składa z wielu poziomów, mogło być jeszcze troszkę więcej tego. Choć podoba mi się też tutaj layout tej mapy. Jedyne, czego mi w sumie brakuje w tym layoucie, to jakichś takich punktów orientacyjnych, żebym mógł lepiej się zorientować, gdzie w zasadzie jestem, bo jak na przykład szukałem tych kluczy, tego złotego klucza w szczególności, to pomimo tego, że wiedziałem, gdzie on jest i zapamiętałem, gdzie on jest, mniej więcej, to i tak nie miałem zielonego pojęcia, jak tam dojść. Po prostu stwierdziłem, że będę po mapie chodził tak długo, aż znajdę ten klucz. No i... udało się, tak? Nie było to jakieś ciężkie, więc pomimo tego, że brakuje tutaj punktów orientacyjnych, to jednak nie jest to krytyczna, nie powiedziałbym, że błąd, ale krytyczny problem, o może tak. Sequence completed. Bo co, bo z kluczami przyszedłem? Ile osób zostało? Jakieś 16, coś takiego. No dobra. Final jump pad enabled. Po co ja znajdowałem te płytki obwodu? Tego też jeszcze nie wiem. Laser. Nie wiadomo, co jeszcze wyjdzie. Zaraz. No chyba pokonałem wszystkich. Chyba pokonałem wszystkich. W sumie to nie wiadomo, czy pokonałem wszystkich. Anti-grav control. Co? Room opened. Aha. Czyli celem gracza w tej mapie było spuszczenie tego całego cholerstwa w przepaść, tak? Antygrawitację trzeba wyłączyć. To wszystko spadnie w pizdu. To będzie tutaj. Ale... tutaj wciąż było jedno takie... o, właśnie tamto miejsce, które jest wciąż zamknięte. Interesujące. No ale w każdym razie, no nie znalazłem aż 5 sekretów na tej mapie, więc całkiem możliwe, że nie mam wszystkich płytek obwodu drukowanego. Dlatego tamten sekret mi się nie objawił. Anti-grav enabled. Rozłączyłem. Rozłączyłem i rozłączyłem i rozłączyłem. Facility collapse imminent. Graffiti changes to minus 10. To ma symulować, że spadamy, tak? Oh no, spadamy na powierzchnię, a ja zostaję w górze. To będzie koniec mój.
Tyle zostało z całego Facility. 5 na 10 sekretów. Jeden potwór gdzieś przeżył. Zanim przejdziemy dalej, to ja w tym momencie oczywiście zrobię zapis w odpowiednim miejscu, czyli przed kolejną bramą do kolejnego etapu. To będzie tutaj, Slipgate Sickness. To będzie ostatnia brama na tym poziomie już. O, proszę bardzo. Ja chcę się tutaj cofnąć i włączymy sobie no klipa. Ja sprawdzę, co się znajduje w tym miejscu. O, tu jest pancerz, którego nie znalazłem wcześniej. Mogę go zdobyć. Spadając tutaj z góry, to chyba trochę za późno już. Może jakoś inaczej się dało. No dobra, tutaj. Nic, tu jest puste po prostu. Także te sekrety są dosyć dobrze poukrywane. O, tu był jakiś sekret z Grenade Launcherem na przykład. Podejrzewam, że tamta żółta zbroja to jest kolejny sekret, tak? O, fajne. To jest mapa, która robi wrażenie pod kątem wizualnym, pod kątem atmosfery, rozgrywki. Skybox też chce robić całkiem wrażenie. Fajne też jest taki... Znaczy ja wiem, że tutaj fabuła jest szczątkowa, nie? Ale mam jakieś takie wrażenie, że została tutaj wypełniona jakaś misja po właśnie tutaj wciśnięciu tych czterech przycisków, także zakończenie tej mapy nie pozostawia niedosmaku. Nie wiem, czy to jest właściwe określenie. No, jak się kończy tą mapę, to ma się faktycznie takie wrażenie, że wykonało się po prostu misję, tak? I co jeszcze tutaj chciałem powiedzieć, że jeżeli jest coś, co mi się tutaj tak średnio podoba, to są właśnie to walki. Wydaje mi się, że tego typu mapa mogła zaoferować ciekawsze starcia, a tymczasem jest tutaj głównie walka na otwartych przestrzeniach, co no... Pomimo tego, że te walki nie są do końca jakieś takie super proste, to jednak nie stanowią też jakoś specjalnie dużego wyzwania, tak? Tworząc taką strukturę, można by na przykład dołożyć jakieś pomieszczenia, które się wewnątrz znajdują, nie? Choć i to by dawało takie bardziej klaustrofobiczne areny do walk. Choć wydaje mi się, że to mogłoby też się kłócić z ideą tej mapy, która po prostu miała być taką platformą na powietrzu, zupełnie abstrakcyjną, nie realizującą żadnego konkretnego zadania. Po prostu jest to platforma, która istnieje, a twoja postać musi ją spuścić. Kolejna bardzo dobra mapa w tym zestawie i bardzo ciekawe wykorzystanie silnika Quake'a do stworzenia interesującego poziomu. Do następnego. Void.